Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie w tych niecodziennych okolicznościach. Witamy was z Game Arena w Poznaniu. Udało nam się tutaj połączyć dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, Michał Wawrzyniak zdecydował się wesprzeć projekt crowdfundingowy Strefy Studiów Deweloperskich. Wspieramy polskich młodych przedsiębiorców, aby mogli się tutaj wystawić. Z tej okazji zdecydowaliśmy, że workshop Dream Team Rentgen zorganizujemy właśnie tutaj. Sprawdźmy, czym zaskoczył tym razem uczestników Michał. Kiedy się skupicie nie na cyferkach, ale skupicie się na przekazie, to wystarczy, że zaobserwujecie, jak dużo firm dookoła z was pokazuje miłość między pracodawcą a pracownikiem. Kurwa, niemal żadna. Jak dużo firm jest zafascynowana tym, co robi? Niemal żadna. I z tej perspektywy możesz mieć team, ale nigdy dream team. Nie jesteś w stanie zbudować dream teamu, jeżeli nie masz żadnej idei, dookoła której ten zespół się zgromadzi. Nie możesz zbudować 100-osobowego, czy 50, czy 20-osobowego teamu, jeżeli nie zaczniesz od siebie. Czyli to, o czym mówimy cały czas, to jest to centrum, to jest to jądro, którym ty masz się stać. Pozostałe wolne elektrony, tak, dookoła ciebie krążą. Inaczej nie będzie dream teamu. Musi być lider, musi być przywódczyni, musi być punkt centralny. A więc, jesteście czterema różnymi kultami, które szukają zwolenników. Róbcie to, macie 2 godziny. Przez te 2 godziny macie wręczyć te kilkadziesiąt listów i zachęcić ludzi do zabawy. Do dzieła! Ja jestem bardzo tym, że tak powiem, zafascynowany i nie mogę się doczekać, jak zaczniemy. Wyzwanie, bo nie gram w gry, więc to będzie wyzwanie. Fajnie, fajnie. Myślę, że będzie masa zabawy, myślę, że będzie sporo wniosków. Myślę, że spotkamy się na pewno z różnymi odpowiedziami i na pewno zobaczymy różne typy reakcji. To, co robimy, jest w ogóle niesamowite, z tego względu, że ludzie nie reagują niesamowicie. No i mamy, jak słychać, świetnego lidera, który no chyba nie namówił chyba, ja wiem, ze 20 osób już od tej chwili. Na tej kolanie! Słyszałeś, co trzeba zrobić. Trzeba go odnaleźć. Co jest? Co jeszcze chce wykonać misję? Jest naprawdę fajnie, ludzie zaczynają sami przychodzić wręcz do nas. Tworzymy fajną atmosferę. Ludzie są zainteresowani tym, co robimy i w to, co ich chcemy wkręcić. Dziś to, co tutaj się dzieje, jest już dla mnie odjechane w emocjach, które doświadczam. Od emocji złości, zdenerwowania, niepewności, lęku, strachu. Jeszcze raz powtórzmy reguły, jakie obowiązują w tym zespole. Ale również radości, fanu, super zabawy, pasji. Jestem przeszczęśliwa i zadowolona, że mogę tego wszystkiego doświadczać. Super rzecz. Powiedziałem, co myślę i tyle. Dlaczego mam coś ukrywać na forum publicznym, skoro ktoś, że tak powiem, nie robi tego, co obiecał zespołowi. No problem był prosty. Ustaliliśmy konkretnie strategię, co kto ma robić, dokładnie czego ma nie robić. I minęła chwilę i po prostu wszystko się posypało. Nie może być tak, że po prostu ktoś robi niezgodnie z planem całej grupy i nie ponosi żadnych konsekwencji. Tylko, że w pewnym, jest pewien moment, jeśli mamy fajną ideę i fajnie ją sprzedajemy, że ci ludzie do nas potem przychodzą, właściwie sami do nas przychodzą. Także to jest super sprawa, że w taki inny sposób widzimy, jak rzeczywiście ten Dream Team można budować. Nie.
nie przypuszczałam, że firma, która w żaden sposób nie jest związana z IT, firma szkoleniowa, potrafi zrobić taką rewolucję podczas targów. I kurde, Dream Team Mentalway nie będzie mógł się wyrobić. Po prostu rewelacja, naprawdę super promocja, świetnie wymyślone, no jak zwykle, Michał. No, super. Na pewno jest to na początku odwaga. Musisz mieć odwagę, szczególnie w dzisiejszym świecie. No zobacz, jesteśmy na targach, tak? 50 tysięcy albo więcej ludzi. Setki, chyba nie tysiące, ale setki stoisk. Ludzie wydają ogromne pieniądze, żeby się pokazać. Po czym stoją przy ścianie i się boją wyjść. Dzieciaki wpadają, zabierają wszystko, co się da, tak? Nie interesuje ich w ogóle przekaz. A więc, jeżeli będziesz mieć przekaz ciekawy, zobacz, jak to jest, że w naszym przypadku ludzi interesował amulet, czyli korek, mamy gdzieś amulet? Idea opakowana w coś fizycznego. W chwili, kiedy mówimy o LARPie, mówimy o grze terenowej i mówisz do kogoś, przyjdź na nasze stoisko, dostaniesz ulotkę firmową, wyjaśnimy ci, jaką jesteśmy firmą. Idzie na targach growych, to jest bez sensu. Ale kiedy powiesz, dołącz do kultu, stań się wyznawcą, pójdź do pierwszego miejsca, zdobądź magiczny talizman, magiczny amulet, który jest korkiem zawieszonym na sznurku. I nagle okazuje się, że wiesz, marketing za złotówkę dwa w tym wydaniu przyciąga tysiące ludzi. Wszyscy są zafascynowani, pytają się, czy można grać dłużej i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście musimy mieć świadomość, że mówimy, kiedy mówimy o kulcie w naszym przypadku, czyli mówimy o książce Guru Kultury, to mówimy o kulturze organizacji, tak? Czyli nie chodzi o ten kult w wydaniu hardkorowym, wiesz, wyznawcy, sekta, palimy, wiesz, koguta albo za nogę wieszamy kota. Nie, nie, nie. Wykorzystujemy to, co w grach komputerowych, kiedy jesteś magiem, kiedy jesteś jakąś postacią, to wcielasz się w rolę, tak? Nic innego jak teatr, uliczny teatr. I w tym przypadku, jeżeli większość biznesów wymyśli jakąś ideę i zacznie się nią bawić, to jest szansa, że z tego się stworzy coś niezwykłego. Ale potrzeba odwagi, tak? Potrzeba być odważnym, żeby ktoś, kto patrzy z boku, powie, o, to jest dziwne. No okej. Dla kogoś, kto nie ma dziecka, reklama Pampersów będzie dziwna. Dla kogoś, kto nie ma samochodu, wiesz, reklama samochodów, że kup teraz samochód za 200 tysięcy będzie dziwna. Ktoś, kto jeździ na rowerze, będzie zdziwiony, że na autostradzie nie ma ścieżki rowerowej. Zawsze są grupy, które siebie nie rozumieją. Trzeba mieć odwagę wyjść spoza swojej grupy. Dzięki, Michał, bardzo. Zobacz, co jest, co się dzieje za tobą. W takich miejscach ewidentnie chodzi o coś zupełnie innego. O coś zupełnie innego. Trzeba umieć się pokazać. Trzeba umieć być silnym. I na to ludzie zwracają uwagę. Tego ludzie oczekują. Dziękuję bardzo za pierwszy owocny dzień. Mam nadzieję, że te workshopy pokazują Wam, jak to jest z jednej strony daleka droga, a z drugiej uczycie się fizycznie pewnych rzeczy. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy dzień był tak intensywny. Otrzymałam po prostu kilogramy wiedzy. Muszę to przetrawić, na spokojnie przemyśleć. Natomiast już czuję, że jestem w odpowiednim miejscu i z odpowiednimi ludźmi, którzy mogą mi pomóc pokierować moim zespołem, który właśnie tworzę. Na pewno jeden wniosek, mocny wniosek, że muszę się wyróżnić, muszę być wyjątkowa, muszę czymś zaimponować swoim ludziom, żeby chcieli ze mną pracować, chcieli ze mną podążać i będę do tego dążyć na pewno. A więc, moi drodzy, właśnie tak wyglądał pierwszy dzień workshopu Dream Team Rentgen. Była masa wiedzy, była masa ćwiczeń, ale najważniejsze jest to, że uczestnicy dowiedzieli się czegoś na swój własny temat, a przede wszystkim mogli odczuć na własnej skórze, co to znaczy budować zespół marzeń od samego zalążka, od samego początku idei. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Zapraszamy na kolejny materiał. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiamy.